proszę, wy do Różnieckiego. Korzystając z okazji, że jest dużo młodych ludzi, chciałabym, aby ksiądz Piotr już podzielił się z nami swoimi spostrzeżeniami, opowieściami swojego dziadka, jak było, jakie on ma przemyślenia jako młody człowiek i co należy naszym młodym ludziom przekazywać, bo to oni będą naszymi następcami, żeby pamiętali to, co się działo, bo żeby iść w przyszłość, nigdy nie zapominajmy o przeszłości. Wyciągajmy z niej wnioski. To jest bardzo ważne, aby nigdy nikt z nas nie musiał przeżywać tak okropnych chwil, których nikt nie jest w stanie sobie wyobrazić. Wiele razy próbowałam, ale nigdy mi się nie udawało. Także z tak ogromnym szacunkiem, miłością wręcz do tych ludzi, którzy przeżyli to i są taką żywą historią dla nas, możemy jeszcze korzystać z ich wiedzy, z ich mądrości. Cieszmy się, że ich jeszcze mamy. Chciałabym, żeby jak najwięcej młodych ludzi mogło posłuchać historii, historii, żywej historii. Jest to niesamowite przeżycie. Ja za każdym razem spotykając się z nimi, cieszę się, że są, że mogę jeszcze od nich czegoś się nauczyć, czegoś się dowiedzieć, żeby lepiej iść w tą naszą przyszłość, dzielić się z nią i z nimi. Proszę teraz księdza Piotra, jako młodego człowieka, do podzielenia się swoim. Moi drodzy tu zebrani, też dziękuję za zaproszenie na tą uroczystość jako wnuk Sybiraka. Szczególne to miejsce modlitwy, gdzie wśród was, którzy przeżyli to, ich rodzin, bliskich, młodszych, uczniów, harcerzy, tych wszystkich, którzy tu jesteśmy, historii mi trudno opowiadać. Dziadek mało ten wspominał, więcej babcia. To pokazuje, że tamte wydarzenie odciska wielkie piętno. Tak jak moja przedmówczyni powiedziała, to słowa, które mu przekazują, nie potrafią wyrazić tego, co jest w środku. Nieraz samo to milczenie jest wymowne. Dzisiaj w Krakowie odbył się pogrzeb Sławomira Mrożka. I tam na im zakończeniu przemawiał aktor Jerzy Szczur. I on dziękował Sławomirowi Mrożkowi za to, że był jedyną osobą, przy której mógł milczeć. I chwilę zamilczał i podziękował. Moją rolą tutaj nie będzie was nauczać, jako wnuk kolejne pokolenie. Jak słyszeliśmy to świadectwie po Ewangelii, odczytanym przez kleryka, pokazuje nam tą prawdę, że ci, którzy wymyślili zsyłki i uczynili to, mieli założenie, że do trzeciego pokolenia tam będziemy. Cieszę się, że tutaj, w wolnej Polsce, po tych przemianach ustrojowych tak trudnych, których też nie pamiętam, rodzony na kilka lat przed zmianami w 79 roku, te czasy dla nas są, dla nas młodych, tam mogę siebie dowartościować względem was, którzy wiele przeżyli. Zobaczmy na to wszystko, które te prawdy nam zostały przekazane. My jako młodzi z tej strony, przed kaplicą, patrzymy z zdziwieniem, nieraz otwartą buzią, jak coś takiego mogło się wydarzyć, jak to człowiek mógł zrobić człowiekowi. Nieraz rodzi się pytanie, czy było to ludzkie? Na pewno nie, bo o tym dobrze wiecie. Co można z tego wyciągnąć? Przede wszystkim wasze świadectwo. Nieraz może ten brak słów, nieraz opowiadania, przekazywanie młodemu pokoleniu. Ja też jako wnuk nieraz słuchałem opowieści babci, to opowiadałem różne historie życia rodziny. Też po czasie użyłem drzewo genealogiczne naszej rodziny. Też pewne historie zostały przypominane. Ale żeby historia trwała, musi być przekazywana. W tamtych czasach, gdy wróciliście z zsyłki, było to niemożliwe. Jak też usłyszeliśmy, sama nawet modlitwa, życie religijne, tam nie było możliwe.
Dlatego to jednoczyło wszystkich tam zebranych Polaków, ta wiara. I my w tej wierze dzisiaj na tej mszy świętej się gromadziliśmy, aby tych, którzy na tamtej ziemi zostali, którzy nie przetrwali drogi do, nawet drogi powrotnej. Dlatego ich ogarnimy naszą modlitwą. Jestem księdzem drugi rok, więc staż krótki. Ale na podczas pierwszej wizyty duszpasterskiej, zwanej kolędą, często odnosiłem się do historii mojej rodziny. Bo tak jak wspomniała pani pełnomocnik, mam dwa nazwiska. Jestem jedynym księdzem naszej diecezji, który ma dwa nazwiska. I pisząc na obrazku kolędowym, podpisując się, nieraz ludzie patrzyli na nazwisko, bo to nowe, parafii się nie używa nazwiska, drugi wikary ma inne imię, patrzą, albo była reakcja taka, że odkładali, albo pytali się, że księdza, tak dziwnie zapytać, ale skąd ma te dwa nazwiska? I była to jedyna chyba okazja, żeby wspomnieć pokrótce historię rodziny. Nie po to, żeby się pochwalić, ale po to, żeby zobaczyć, jakie trudne były dzieje. Modlimy się wspólnie, ale też i wasze świadectwo. My jako nauczyciel, jako katecheta, jako wikary, staramy się działać konkretnie też nieraz na korytarzu. Może takim moim sobie hobby jest historia. Nieraz pytam uczniów z historii, bo gdy czekam na dyżurze, w tamtym roku była szczególnie historia. Dość mocno się uczyli. I przez to konkretne działanie staramy się przypominać. I wiedza w podstawówce, pytałem się, skąd to ksiądz pamięta? Pewnie sobie wczoraj powtórzył. Mówię, nie. Bo to nam na całe życie powinno zostać. Wam to na pewno zostało. Jako ta grupa kreska i rysa w życiorysie. Ale dla młodego pokolenia to jest nowość. O tym nie wiedzieliśmy. Tego też waszym zadaniem, mogę tak powiedzieć i poprosić, jest to świadectwo, żeby to przetrwało. Przetrwała ta informacja, ta wiedza, to doświadczenie, bo z czasem z tych kolorowych włosów blond, rudych, brązowych, nabiera się siwizna. Włosy nabierają blasku, dojrzałości. Dlatego młode pokolenie powinno o tym wiedzieć, bo jeżeli o tym będziemy wiedzieli. Nieraz może to gdzieś zepchniemy do naszej pamięci, głęboko w pamięć, że to niepotrzebne. To jak czerwone światło. Podchodzimy do pasów, widzimy czerwone światło, wiem, że powinniśmy się zatrzymać, ale nieraz idziemy. Sama informacja, jak znak ostrzegawczy, tak samo sama informacja nam przekazana, coś takiego było, może z czasem młode pokolenie my po to sięgniemy. Ale trzeba nam zacząć, żeby dalej działać tak, jak wy działacie, czy przez przedzisiejszą wspomnienie tego wydarzenia, agresji Armii Czerwonej na Polskę, jak i samych transportów na daleki, daleki wschód. Tego w tym duchu, takiego świadectwa podzielenia się z tym wszystkim, co mnie dotyka, jako wnuka Sybiraka, jak i każdego z was, gdzie nieraz historię może przywołujecie, wspominacie te trudne dni. Może dzień przywozu do Polski po powrocie ze wschodu. Bo dziadek po długim czasie musiał czekać, aby urzec Polskę. Te transporty były długie. Nie było szybkiej kolei. Wagony były, jak dobrze wiecie, do tego nieprzystosowane. Dlatego ta radość z urzenia Polski pokazuje nam to wszystko, tą waszą radość, tak opisywaną. Tego też w tej radości dziękuję za waszą tu obecność, to świadectwo bycia, bycia razem we wspólnocie. Tak jak gdzie dwóch albo trzech gromadzi się mnie Boże, tam jest Jezus, tak samo tutaj, gdzie gromadzi się historia, gdzie wy jesteście, to jest nam przekazywane. Za to wam dziękuję, Bóg zapłać. Serdecznie dziękuję, księże Piotrze. Myślę, że wspaniale, młodzi ludzie, kieruję proszę Państwa do młodych ludzi, wysłuchali, jak dużo zależy od Was, od tego, że tutaj jesteście, słuchacie, bo to Wy kiedyś też będziecie przekazywać i swoim rówieśnikom w tej chwili, a później, myślę, swoim dzieciom.